Materiał przygotowany dla portalu histmag.org. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Daj łapkę w górę i skomentuj, by więcej osób mogło usłyszeć historię, które opowiadam. Noc kryształowa. Haniebny pogrom Żydów. Noc kryształowa stała się symbolem szczególnie haniebnego pogromu Żydów. W dziejach miało miejsce wiele pogromów, ale żaden nie został zorganizowany przez władze państwowe. Nie był tak masowy i tak gwałtowny. Żaden nie stanowił preludium do Holokaustu, a Noc Kryształowa wypełniła wszystkie te warunki. 7 listopada 1938 roku do ambasady III Rzeszy w Paryżu wszedł młody, niespełna 18-letni Żyd, Herschel Grinspan. Poprosił o widzenie z ambasadorem. Ponieważ jednak nie było w zwyczaju, aby ambasador spotykał się z każdym, kto ma takie życzenie, na rozmowę udał się urzędnik niższej rangi, sekretarz ambasady Ernst von Rath. Gdy urzędnik ukazał się jego oczom, Grinspan wręczył mu na prędce przygotowane podanie. Chwilę potem wymierzył z pistoletu do studiującego papiery niemieckiego dyplomaty. Oddał 5 strzałów, z których 2 dosięgły celu. Grinspan oddał się w ręce francuskiej policji, a von Rath zmarł w Paryżu 9 listopada 1938 roku, nie odzyskawszy przytomności. Jeszcze tego samego dnia wiadomość ta dotarła do oficjeli nazistowskich, świętujących 15. rocznicę puczu monachijskiego w stolicy Bawarii. Na wieść o śmierci von Ratha Hitler opuścił zgromadzenie, natomiast szef propagandy, Joseph Goebbels, wygłosił płomienne przemówienie antyżydowskie. Wkrótce potem machina państwowa III Rzeszy zorganizowała spontaniczny gniew narodu. W ciągu jednej nocy, z 9 na 10 listopada 1938 roku, na bezprecedensową skalę dewastowano żydowskie miejsca kultu, niszczono żydowską własność, a samych Żydów zabijano na ulicach i osadzano w obozach koncentracyjnych. Noc kryształowa. Kulisy. Ideologia hitlerowskiej III Rzeszy była oparta na skrajnym antysemityzmie i ksenofobii. Mein Kampf, bełkotliwa książka napisana przez Adolfa Hitlera w początku lat 20., stanowiąca Biblię narodowego socjalizmu, przedstawiała Żydów jako arcywroga narodu niemieckiego i siłę dążącą do zniszczenia rasy aryjskiej. Po objęciu władzy przez NSDAP w styczniu 1933 roku obłędne poglądy nazistów stopniowo stały się obowiązującym prawem w całych Niemczech. Najważniejszym i najbardziej niesławnym przejawem tego procesu były rasistowskie ustawy norymberskie, uchwalone we wrześniu 1935 roku. Na ich podstawie Żydów można było pozbawić niemieckiego obywatelstwa, własności i jakiejkolwiek ochrony prawnej. Zakazano im podejmowania pracy w urzędach państwowych oraz służby w wojsku. Na podstawie tzw. ustawy o ochronie krwi zabronione zostało zawieranie małżeństw pomiędzy osobami rasy aryjskiej i niearyjczykami, a stosunki intymne pomiędzy nimi były surowo zabronione. Ustawy norymberskie zawierały również definicje prawne Żyda, mieszańca i aryjczyka. Im bliżej było końca lat 30., tym trudniej żyło się niemieckim Żydom. Marginalizowani, wyrzucani z pracy, często narażeni na szykany, z osadzeniem w obozie koncentracyjnym włącznie, często decydowali się na emigrację. Nie wszyscy jednak mogli sobie na nią pozwolić. Nie wszyscy chcieli. W marcu 1938 roku rząd polski ogłosił, że wszyscy obywatele polscy przebywający poza granicami kraju przez okres dłuższy niż 5 lat zostaną pozbawieni obywatelstwa. W pół roku później sprecyzowano, że wszelkie paszporty polskie, które przed końcem miesiąca nie zostaną w odpowiedni sposób ostemplowane, stracą ważność. Jednak pieczątkę można było zdobyć tylko w Polsce. Konsekwencją działań podjętych przez polski rząd mogło być pozbawienie obywatelstwa między innymi wielotysięcznej Rzeszy Żydów Polskich, którzy najczęściej od wielu lat zamieszkiwali tereny III Rzeszy i Austrii, gdzie wyjechali za chlebem. Władze niemieckie uznały,
że jest to niedopuszczalna próba przerzucenia na Berlin odpowiedzialności za nieniemieckich Żydów. W reakcji na kroki polskie hitlerowcy aresztowali około 15 tysięcy Żydów pochodzenia polskiego. Policja niemiecka działała jak w amoku, była bardzo brutalna. Żydów wyłapywano na ulicach, budzono ich w środku nocy, pozostawiając raptem kilka minut na zabranie dokumentów czy żywności. Aresztowanych nie informowano o tym, dokąd się ich zabiera. Powszechne było rozdzielanie dzieci i rodziców. Wszystkich aresztowanych, stłoczonych w pociągu, przewieziono w okolice granicy z Polską. W nocy z 28 na 29 października 1938 roku, przy akompaniamencie wrzasków i szczęku broni, niemiecka policja zmusiła aresztowanych do przekroczenia zielonej granicy na wysokości Zbąszynia. Tam zrozpaczeni i zdezorientowani Żydzi zostali zatrzymani przez polską Straż Graniczną. Po dłuższym czasie Polacy zgodzili się przyjąć deportowanych, umieszczając ich w obozach dla uchodźców. Wśród deportowanych znajdowała się też rodzina Herschla Grünspana, o czym ten dowiedział się z kartki pocztowej wysłanej do Paryża na przełomie października i listopada. Oszalały z rozpaczy, podjął decyzję o zemście na Rzeszy. Jego ofiarą stał się sekretarz ambasady niemieckiej w Paryżu. Noc kryształowa. Jaki był pretekst pogromu? Władze III Rzeszy potrafiły doskonale wykorzystać propagandowo fakt śmierci swoich funkcjonariuszy. Gdy w 1930 roku w niejasnych okolicznościach zamordowany został członek SA, Horst Wessy, stał się on od razu jedną z głównych ikon ruchu. Podobnie było w wypadku Wilhelma Gustloffa, nazisty, działającego w Szwajcarii i zamordowanego w proteście przeciwko sianiu przez niego antysemickiej propagandy. Śmierć Ernsta von Ratta też miała zostać wykorzystana propagandowo. Joseph Goebbels zapisał w dzienniku pod datą 9 listopada 1938 roku. Wczoraj, w Paryżu, polski Żyd Grünspan strzelał do niemieckiego dyplomaty von Ratta i go ciężko zranił. Z zemsty za Żydów. Teraz jednak przystępuje do dzieła niemiecka prasa. Teraz chcemy porozmawiać otwarcie. W Hesji duże demonstracje antysemickie. Pali się synagogi. Gdyby teraz można było uwolnić gniew ludu. Jak na dłoni widać tu mechanizm sterowania spontaniczną reakcją niemieckich tłumów. Najpierw o śmierci von Ratta miała informować Niemców prasa, wywołując niezadowolenie, gniew, wściekłość. Wybitny badacz niemieckiego faszyzmu, Franciszek Ryszka, określił hitlerowskie Niemcy mianem państwa stanu wyjątkowego. To bardzo trafne określenie. Nie tylko dlatego, że od 1933 roku, aż po kres tysiącletniej Rzeszy, w maju 1945 roku, z punktu widzenia prawa panował tam stan wyjątkowy. Niemniej ważne było to, że totalitaryzm niemiecki opierał się na nieustannym wzbudzaniu skrajnych emocji wobec wroga. Nieskończony gniew, wściekłość, najgłębsza nienawiść. Wobec Führera histeryczne uwielbienie. Mdlejące kobiety wspominały o uczuciach bliskich fizycznej rozkoszy podczas masowych spotkań z Hitlerem. Wobec Niemiec bezkrytyczna, bezbrzeżna miłość. Dalej Goebbels pisze. W Kassel i Dessau duże demonstracje przeciwko Żydom, podpalone synagogi i zdemolowane sklepy. Teraz nadeszła więc pora. Przedstawiam Führerowi całą sprawę. On decyduje. Pozwolić na dalsze demonstracje. Wycofać policję. Żydzi mają raz wreszcie poczuć, co oznacza gniew narodu. To jest słuszne. Zaraz przekazuję właściwe polecenia policji i partii. Następnie przemawiam w odpowiednim duchu przed kierownictwem partii. Burzliwa owacja. Wszyscy zaraz pędzą do telefonów. Teraz będzie działać naród. Tak naprawdę wcale nie działał naród. Gniew, jaki udało się wywołać w Niemcach za pomocą prasy i radia, okazał się zbyt mały wobec oczekiwań nazistów. Był niewystarczający, aby zrealizować ich antyżydowskie plany. O pierwszych demonstracjach w Niemczech na wieść o zamachu pisały polskie gazety,
z 9 listopada 1938 roku. Według informacji agencyjnej, publikowanej w Gazecie Polskiej i w Warszawskim Dzienniku Narodowym, wiadomość o śmierci von Ratta wywołała wśród tutejszej jedności niezwykłe wzburzenie, które znalazło ujście w spontanicznych demonstracjach przeciwko Żydom. W wielu sklepach żydowskich powybijano szyby. Tłum demonstratorów wtargnął do synagogi i zniszczył częściowo jej urządzenie. Tego było jednak mało. Rzeczywisty gniew ludu nie wystarczał. Jego konsekwencje miałyby zbyt niewielką skalę. Wybite zostałoby kilka szyb, być może okradziono by jeden lub drugi sklep. Wszystko zmieniła jednak wyraźna dyrektywa Hitlera. To on wskazał, że należy wykorzystać śmierć von Ratta do wywołania wielkiego, ogólnoniemieckiego pogromu. I tak się stało. Pogrom. Noc pogromu w Rzeszy, z niemieckiego Reichspogronacht, nie była zaplanowaną operacją. Był w niej specyficzny pierwiastek spontaniczności, polegający głównie na tym, że pozostawiono wolną rękę nazistowskim funkcjonariuszom różnych szczebli. Mieli oni wywołać gniew ludu w taki sposób, aby był on jak najbardziej bezwzględny, niszczycielski i nie pozostawiał wątpliwości, że Niemcy pałają do Żydów nienawiścią i pogardą. Liczyły się konkretne efekty. Spalone budynki, pobici i zamordowani. Goebbels w dzienniku zapisuje sytuację z Monachium około północy z 9 na 10 listopada 1938 roku. Chcę jechać do hotelu, kiedy spostrzegam na niebie krwawą łunę. Płonie synagoga. Zaraz, do siedziby okręgu. Tu jeszcze niczego nie wiedzą. Pozwalamy na gaszenie o tyle tylko, o ile jest to konieczne dla bezpieczeństwa stojących obok budynków. Poza tym pozwolić, aby się wypaliło. Przez całe Niemcy przetoczyła się bezprecedensowa fala brutalnych napaści na Żydów, żydowskie sklepy i miejsca kultu. W całym kraju zapłonęły synagogi, a ulice pokryły się odłamkami szkła z potłuczonych sklepowych witryn. Dlatego też noc ta przeszła do historii jako noc kryształowa. Tej nocy komunikacja wśród najwyższych dygnitarzy Rzeszy nie funkcjonowała jednak najlepiej. Kierownik Policji Bezpieczeństwa z niemieckiego Sicherheitspolizei, SIPO, Reinhard Heydrich, dowiedział się o gwałtownych zamieszkach dopiero wtedy, gdy w oknach jego hotelowego pokoju odbiła się łuna płonącej nieopodal synagogi. Zresztą to niepodległe mu SIPO ani oddziały SS odegrały największą rolę podczas Nocy Kryształowej. Swoje chwile swoiście pojmowanej chwały przeżywała znowu milicja partyjna NSDAP, SA, z niemieckiego Stubabteilung oraz zdyscyplinowane organizacje partyjne. Policja miała tej nocy inne zadania. Heydrich wydał jej rozkaz objęcia ochroną żydowskiego mienia. Tak, to nie pomyłka. Chodziło o to, aby chronić żydowskie mienie, a nie życie. Ponieważ wszelkie przedmioty materialne miały dla nazistowskiego reżimu większą wartość. Pogromom nie należało w żaden sposób przeszkadzać. Dla niepoznaki nie używano zresztą słowa pogrom, zastępując je określeniem demonstracje przeciwko Żydom. Polskie gazety z 11 listopada 1938 roku pełne są dramatycznych doniesień. Według Gazety Polskiej koła antysemickie oburzone zamachem na radcę legacyjnego von Ratta podłożyły ogień pod berlińską synagogę na Prinzregentstrasse. Tłumy zdemolowały szereg sklepów i synagogi w Poczdamie, Cottbus i Iberschwalde, a w Hamburgu sklepy żydowskie położone w centrum miasta zostały zdemolowane przez tłum. Interweniująca straż pożarna starała się jedynie nie dopuścić do przerzucenia się ognia na okoliczne budynki. Warszawski Dziennik Narodowy donosił, że w Berlinie w czwartek 10 listopada 1938 roku wieczorem prawie żaden z licznych sklepów żydowskich w Berlinie nie pozostał w całości. Wszystkie szyby wystawowe zostały wybite.
Dwie wielkie synagogi, położone w zachodnich dzielnicach Berlina, zostały kompletnie spalone. W Wiedniu skonfiskowano znaczną ilość broni oraz dewiz. A w Berlinie wprowadzono zarządzenia o odebraniu prawa do posiadania broni przez Żydów. Socjalistyczny robotnik informował czytelników o sytuacji 11 listopada 1938. Od rana panuje w całym mieście spokój. Jedynym znakiem wypadków są zabite deskami sklepy żydowskie. Fala pogromowa sięgnęła także poza granice Rzeszy, na teren wolnego miasta Gdańska. Polska agencja telegraficzna donosiła: doszło w Gdańsku i Sopotach do zajść antyżydowskich, które nie przybrały poważniejszych rozmiarów. W tym miejscu warto pokazać skalę nazistowskiej perfidii. Gdański organ NSDAP, Der Danziger Wolposten, wezwał bowiem ludność Gdańska do spokoju i potępił akcję antyżydowską. Gdańscy naziści stwierdzili, że właściwe czynniki same wystąpią w wypadkach, w których elementy żydowskie miałyby chęć sprowokowania ludności gdańskiej. Było to kłamstwo. Szef NSDAP w Gdańsku, Albert Forster, odebrał bowiem od Goebbelsa wyraźne wytyczne w sprawie pogromu. Noc kryształowa jako preludium Holokaustu. Joseph Goebbels, człowiek, który swym przemówieniem w Monachium dał znak do rozpoczęcia pogromu, zapisywał w dzienniku pod datą 11 listopada 1938. Wczoraj Miller, Heinrich Miller, szef berlińskiego Gestapo MP, przedstawia raport o wydarzeniach w Berlinie. Tam wszystko odbyło się wspaniale. Pożar za pożarem. Ale tak jest dobrze. Wydaje zarządzenie o zakończeniu akcji. Wystarczy tego. Gdybyśmy pozwolili na kontynuację, to pojawiłoby się niebezpieczeństwo, że wmiesza się motłoch. Dziennik szefa nazistowskiej propagandy to wstrząsająca lektura. W listopadzie 1938 notuje on słowa, które jednoznacznie wskazują nie tylko na to, że cała Noc Kryształowa była odgórnie zarządzonym państwowym pogromem. Goebbels stopniowo zatraca się we własnym szaleństwie. Pożary, dewastacje, śmierć. W jego opinii wszystko poszło znakomicie. Mało tego, najpierw sam wysyła do organizacji pogromu oddziały uderzeniowe, a potem zapisuje myśl. Sytuacja w Rzeszy się uspokoiła. Już nic więcej się nie wydarzyło. Mój apel o zakończenie pogromu MP zdziałał cuda. Ponadto Żydzi mogą mi być jeszcze wdzięczni. Zapiski te wskazują, że Goebbels zaczynał wierzyć we własne kłamstwa. Cóż, kto lepiej od niego wiedział, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą? Noc kryształowa przyniosła ze sobą cierpienie, ofiary i zniszczenia. Zginęło 100 osób, a blisko 30 tysięcy znalazło się w obozach koncentracyjnych. Zniszczono lub zdemolowano ponad 1500 synagog i ponad 7 tysięcy sklepów należących do Żydów. Konsekwencje Nocy Kryształowej były dalekosiężne. Prześmiewczo, ale i bezradnie brzmiał komentarz na temat wobec prześladowań zamieszczony grupującym lewicę piłsudczykowską w tygodniku Czarno na Białym. Potężna, zwycięska Germania jakże musi być słaba, skoro potrzebne jej są takie zwycięstwa. Plastycznie pisał także w kronikach tygodniowych Antoni Słonimski. Spalono synagogi i rozgromiono wszystkie sklepy żydowskie. Uderzono nie tylko w kupców i rabinów. Zemsta objęła wszystkie warstwy. Nie oszczędzono nawet dzieci i chorych w szpitalach. Teraz radio angielskie donosi o nowym rozporządzeniu. Wszyscy Żydzi mieszkający w Niemczech zobowiązani są do składania w komendach SA kluczy do swych mieszkań. W razie nieposiadania duplikatu, Żyd musi na własny koszt dorobić drugi klucz. Jeśli nie było dotąd miejsca, w którym schronić się mógł Żyd niemiecki na jawie, pozostawała jeszcze ucieczka w krainę snu. Żyd mógł spać w domu. Mógł ukraść nielegalnie chwilę spokoju. Mógł się oddzielić od strachu w ulicy. Mógł spać wiedząc, że dopóki w nocy nie zadudnią kolby o drzwi, dopóki ciszy nocnej nie przeszyje dźwięk dzwonka, korzystać mu wolno z drobnych okruchów bezpieczeństwa. Teraz będzie inaczej. Usunięto złudę drzwi, zamkniętych na klucz. Dziś wiemy, że naziści posunęli się znacznie dalej,
a noc kryształowa była tego przedsmakiem. Jak pisał niemiecki historyk Norbert Frey, myślą nazistów było, żeby polityce wobec Żydów nadać nowy, jednoznaczny kierunek z jasno określonym celem. Od listopada 1938 roku Żydzi w całej Rzeszy byli fizycznie zagrożeni. Śmierć mogła przyjść w każdej chwili. Za zakrętem historii czekał koszmar Holokaustu. Dla portalu histmag.org czytał Wojciech Olej. Jeśli materiał Ci się spodobał, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, zostaw komentarz. Podziel się linkiem ze znajomymi. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć rzetelną wiedzą historyczną do innych. Histmag jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, by tworzyć więcej ciekawych treści. Pomóż nam w tym. Link znajdziesz w opisie. Dziękujemy wszystkim wspierającym.